Zwolnieni z teorii to program społeczny skierowany do młodych ludzi, który rozwija praktyczne kompetencje, takie jak współpraca, komunikacja, przywództwo. Chodzi o to, aby uczniowie zrealizowali swój własny projekt. Uczennice z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie postanowiły wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Tematem, którym zajęły się dziewczyny, było uzależnienie od elektroniki. W jakimś stopniu każdy z nas jest jednak uzależniony i codziennie korzystamy z tej elektroniki. Jednak są przypadki, w których osoby nie potrafią bez niej żyć i to do takiego stopnia, że ograniczają swoje normalne, codzienne życie na rzecz właśnie internetu, komputera, gier komputerowych i telefonu. Dla nas ważne jest to, by uświadamiać ludzi, że jednak świat cały czas wokół nas jest. Jest to bardzo fajna inicjatywa, ponieważ można zobaczyć organizację, ale w takim bardziej praktyczny sposób, ponieważ no wszystko musiałyśmy załatwić same, zaczynając od takich bardziej oficjalnych telefonów do różnych firm, kończąc na dokumentacji całego projektu. Ale zachęcam bardzo do brania udziału w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, ponieważ można dotknąć tego prawdziwego życia. W ramach projektu odbyły się 3 wydarzenia. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, prelekcja dla rodziców oraz sobotnia impreza Day Off. Mogą Państwo zobaczyć różne warsztaty oraz pokazy różnych firm z Cieszyna i okolic, które oferują zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, by właśnie dzieci i rodzice mogli zobaczyć, co można robić oprócz siedzenia w domu przed ekranem. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. Cieszy mnie to, że Wy jako młodzi zwracacie uwagę na ten świat kolorowy, świat, w którym można zobaczyć wiele rzeczy, że macie taką świadomość, że czasami, kiedy człowiek zamyka się w sobie, albo zamyka się przed komputerem, albo zamyka się w tym świecie wirtualnym, to pozbawia się wielu, wielu atrakcji, które gdzieś daje nam świat. Dzisiejszy dzień traktuję w ten sposób, że otwieramy nasze oczy, otwieramy nasze uszy, zaczynamy dotykać, smakujemy, wąchamy smaków tego świata. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.